Maćku, jesteśmy dzisiaj w wyjątkowym miejscu na bulwarach, na barce. Event, włoska kolekcja marki Intimissimi Uomo. Właśnie na co zwracasz uwagę przy wyborze swoich ciuchów? Na to, żebym dobrze się w nich czuł i żeby był z dobrego materiału. I naprawdę jestem pod dużym wrażeniem tych materiałów tutaj, szczególnie lnu. Naprawdę super jakość i no idealnie pasuje na takie, wiesz, zrelaksowane wylegiwanie się w słońcu, wieczorną kolację, idealne. Twoja garderoba to większość są ciuchy, które mają wysoką jakość, czy jednak gdzieś tam czasami ominiesz ten temat jakości na rzecz wyglądu? Nigdy nie omijam tematu jakości na rzecz wyglądu. Czasami znajomi i bliscy mi mówią, że już kurde Maciej, weź sobie kup jakieś po prostu nowe rzeczy. Ja mam takie poczucie, nie no kurczę, naprawdę jest mi w tych, które mam bardzo dobrze, są świetnej jakości, długo trwają i to jest chyba dla mnie najważniejsze. I lubię też chodzić po ciuchlandach i stamtąd w zasadzie najwięcej rzeczy mam. Czyli szukasz trochę tych tak zwanych perełek. Tak, mam taką koleżankę, która studiuje projektowanie na ASP ubioru i mamy z nią taką umowę, bo ona kocha chodzić po ciuchlandach i cały czas po nich chodzi, że zawsze jak jest w ciuchlandzie, to myśli o mnie, wybiera jakieś kilka rzeczy i raz na 3 miesiące się spotykamy, jest powiedzmy tam 20 rzeczy, ja sobie przymierzam, wybieram kilka, płacę jej, wiesz, za to, że to wybrała i jest git. A jednak w takich miejscach da się znaleźć za niską kwotę bardzo wysokiej jakości ciuchy. Pewnie, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Maćku, przejdę do innego tematu, mianowicie rodzinki.pl, która już dawno się zakończyła, ale jednak odegrała w twoim życiu bardzo ważną rolę, długą rolę. Jak wspominasz w ogóle ten okres? Kurczę, no wspaniale. Nie musiałem być w szkole. Spotykałem się z cudownymi twórcami, z Tomkiem Karolakiem, byłem wtedy jego fanem, akurat skończyło się 39,5. Pamiętam, że na początku nawet nie mogłem się na niego patrzeć, byłem tak zestresowany. No i z perspektywy czasu, kurczę, no to jest bardzo dobry serial, który lubię i z którego jestem dumny, bo też ciężko jest, bardzo ciężko zrobić dobrą komercję, która dotknie palcem, wiesz, popkultury. Rodzinka dotknęła tej popkultury i dla mnie takim najważniejszym jej elementem jest to, że my się zawsze, wiesz, kłóciliśmy, walczyliśmy, ale mimo wszystko się kochaliśmy. Ta miłość na końcu zwyciężała. I to był jakiś taki piękny może drogowskaz. O, tak bym powiedział. Tak z perspektywy czasu jednak wychowywałeś się, że tak to ujmę, na oczach całej Polski. Z perspektywy czasu podjąłbyś jeszcze raz tę samą decyzję, żeby wziąć udział? No jasne, oczywiście, że tak. Nie mam żadnych wątpliwości. A jeżeli chodzi o kontakt z aktorami, z którymi spędziłeś bardzo dużo czasu, macie gdzieś tam ten kontakt nadal, gdzieś tam czasami się widzicie na ściankach, rozmawiacie? Tak, tak, z Tomkiem często rozmawiamy, Karolakiem, ja go uwielbiam, ostatni raz wszyscy widzieliśmy się na jego stand-upie, bo Tomek teraz ostatnio został stand-uperem, słuchajcie, polecam jego stand-up, bardzo dobry. No i widzieliśmy się z braćmi, Gosia akurat była w Stanach, więc nie mogła dojechać, ale pozostajemy w kontakcie, Julka też biega po Warszawie często, więc gdzieś tam się z nią przecinam, no więc wszyscy się lubimy i utrzymujemy kontakt. Gdzieś tam Tomasz Karolak, kiedy kiedyś był, że tak powiem, pewnego rodzaju autorytetem, teraz, że tak powiem, jesteście na stopie koleżeńskiej. No tak, tak. Myślę, że dalej jest autorytet. No dobra, nie wiem. Ale bardzo go lubię. Nigdy nie zapomnę, jak zabrał mnie na moją randkę. Kiedyś do Londynu, kiedyś zakochałem się pierwszy raz, jak byłem na wakacjach z rodzicami w Egipcie, jak miałem chyba 15 czy 16 lat, wróciłem. Rozstanie, ona była z Wielkiej Brytanii, wróciła tam, ja tu. No i jak mam do niej pojechać? No nie pojadę przecież. Ja powiedziałem Tomkowi, Tomek powiedział, dobra, chodź, pojedziemy razem, zabiorę cię. Kupił mi bilet, kupił mi hotel, polecieliśmy. Ja cały w skowronkach, pojechałem pod Londyn spotkać się, okazało się, że Brytyjka zostawiona na pół roku beze mnie nie dochowała, czyli i uczucie nie przetrwało do mnie, o tak bym powiedział. I no i później przez 3 dni Tomasz Karolak mnie pocieszał i chodziliśmy po Londynie próbując brytyjskie piwo. Czyli pierwszy trochę zawód miłosny. Tak, tak. No i Tomasz naprawdę wtedy skradł mi moje serce i co by dzisiaj już nie zrobił, nie powiedział, i tak go będę kochał. Maćku, no jest legendą. Wyobrażasz sobie Polskę bez Tomasza Karolaka? Listy do M bez Tomasza Karolaka? Polska bez Tomasza Karolaka. No to w ogóle, to nie ma. Nie ma, nie ma. Dokładnie. Maćku, niedawno otworzyłeś wspaniałą klubokawiarnię. Skąd wziął się sam pomysł na stworzenie takiego miejsca?
Wiesz co, pojawiła się okazja, ponieważ mamy wyłączność gastronomiczną z Muzeum Narodowym w Warszawie, a tam zniknęła kawiarnia i z różnych przyczyn nie można było, znaczy mieliśmy okazję tam się pojawić, no i nie zastanawialiśmy się w ogóle. Jeżeli chodzi o nazwę, to wymyśliłem ją, Plons, Café Plons. Uważam, że to jest piękne polskie słowo, jednosylabowe, mające jeszcze on w sobie, takie przewrotne, trochę Café Plons brzmi po francusku, ale właśnie jest polskie. Logo też zaprojektowałem, czuwałem nad wnętrzem, no i staramy się tak determinować to miejsce przez dancingi, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. Fantastyczne, po prostu muzyka na żywo, orkiestra, tysiące ludzi, no może nie tysiące, ale setki ludzi tańczą. Wielopokoleniowość, egalitarność, bo to jest też darmowe, więc każdy może przyjść. Można nim jakby przyjść bez portfela i też się dobrze bawić. Więc myślę, że udało nam się stworzyć wyjątkowe miejsce, no i teraz dużo pracy, żeby to tak trwało. Ale mimo wszystko, tak jak tutaj mówisz, zaprojektowałeś sam logo, sam wymyśliłeś nazwę, więc gdzieś tam domyślam się, że od A do Z panujesz nad tym wszystkim i, że tak powiem, masz największą decyzyjność mimo wszystko, że pracuje nad tym team. Wiesz co, przy poprzednim projekcie, przy Café Podrygi, miałem sobie dużo nieśmiałości, bo wydawało mi się, że takie decyzje architektoniczne, właśnie, czy logo, designerskie, muszą podejmować ludzie, którzy mają w tym duże doświadczenie. I byłem z nich po prostu niezadowolony. Znaczy, przepraszam, nie mogę tak mówić. Nie, znaczy jestem zadowolony, ale jakby miałem inne intuicje i żałowałem później, że za nimi nie podążyłem i za nimi nie o nie nie walczyłem, tak? No i obiecałem sobie, że przy tym miejscu będę o to walczył po prostu. No i wydaje mi się, że się udało. Prowadzenie biznesu w dzisiejszych czasach, gdzie inflacja naprawdę szybuje do góry, jest trudne? Wiesz co, gastronomia aż tak bardzo chyba nie odczuwa. W sensie ludzie korzystają, nie? W Warszawie. Na pewno jest trudniej. Ale jakoś no, staramy się dawać siebie wszystko. Powiem szczerze, że przeglądałem sobie twojego Instagrama i komentarze, co piszą w szczególności twoje fanki. Za każdym razem wypowiadają się w samych superlatywach i zdarzyły się komentarze, gdzie porównywały... Płacę im. Czyli to jest ten sekret. Wypowiadały się w samych superlatywach i zdarzyły się komentarze, gdzie porównywały cię do Brada Pitta. Co ty na to? No, jestem onieśmielony. Myślę, że Brad Pitt też byłby wzruszony. Nie no, gdzie ja i Brad Pitt, proszę cię. Pytanie, na które nie musisz odpowiadać, jakby tutaj też nie chcę przekraczać granic. Czy serce macie... Ale jest mi bardzo, bardzo miło oczywiście, przepraszam. Czy twoje serce jest zajęte? Tak. To w takim razie, jakie są plany na wakacje? Które pełną parą już ruszyły? Praca. Kręcę serial dla Canal Plus. Cypriana, twórcy Furiozy. Byłem na openerze. Wydaje mi się, że pojadę na Słowenię. Dotknę samochodem, dotknę Triestu we Włoszech i potem na chwilę do Chorwacji, bo to jest wszystko mega blisko. Aktywnie. Tak, ale też 10 godzin drogi od Warszawy samochodem, a ja lubię jeździć autem. Więc wydaje mi się, że jakoś te rejony i na koniec wakacji mam jeszcze 2 tygodnie wolnego i myślałem o czymś takim przygodowym, na zasadzie, nie wiem, Norwegia albo może, kurczę, jakieś Indie. Jeszcze nie mam sprecyzowanego, ale bardziej tak hikingowo z plecakiem i świat.